Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Wiesz, że i ty, i ja, i sąsiadka zza ściany, wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Każdy z nas coś sprzedaje. Zwykle to sprzedajemy siebie lub własne pomysły, idee, jakieś poglądy. I w tym odcinku podcastu również będzie o sprzedaży, ale takiej sprzedaży, z jaką kojarzymy słowo sprzedaż, czyli ktoś komuś coś za coś. W naszym przypadku, znaczy w przypadku tego podcastu, głównym wątkiem będzie sprzedaż B2B. Business to business. Sprzedaż produktu lub usługi, no sprzedaż za pieniądze oczywiście. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z Bartkiem Majewskim, który nieraz już publicznie udowodnił, że na sprzedaży to się zna. Obecnie Bartek doradza firmom, jak sprzedawać, jak lepiej sprzedawać. Prowadzi firmę, która pomaga klientom ogarnąć sprzedaż, marketing i obsługę klienta, czyli tak całościowo opiekuje się i pomaga innym firmom po prostu lepiej funkcjonować. Co więcej, Bartek lubi zdobywać wiedzę, no i się nią dzielić, co widać nie tylko w social mediach, ale i w naszej rozmowie. Podobnie jak ja, Bartek lubi czytać. Stąd dużo rozmawiamy o książkach, więc kilka fajnych pozycji pewnie sobie wynotujesz. Ja linki do tych książek podam w notatkach do odcinka podcastu. Będzie on na stronie achmielewska.com/048. No nie przedłużam już dłużej, nie przedłużam dłużej, tylko zapraszam do słuchania. Cześć Bartku, cieszę się, że się spotkaliśmy i sobie porozmawiamy o sprzedaży, ale nim przejdziemy do głównej rozmowy, proszę powiedz coś o sobie, żeby słuchacze mogli Cię lepiej poznać. Cześć, nazywam się Bartek Majewski. Przez ostatnie 12 lat kariery zawodowej przeszedłem taką nietypową drogę od handlowca przez dyrektora sprzedaży aż po prezesa spółki doradczej o wdzięcznej nazwie Kazbek. Okej, no tak, my się poznaliśmy jak w Divante pracowałeś, prawda? Parę lat temu, dobrych parę lat temu. 5 chyba? No, tak, to jeszcze ja miałam przygodę wtedy we Wrocławiu, krótką, bo krótką, ale miałam. No właśnie, ta sprzedaż, głównie mi się ze sprzedażą kojarzysz i też ze startupami, bo pamiętam jak właśnie zaczynałeś i później bardzo fajnie ci to szło. I czytając twoje wypowiedzi właśnie odnośnie sprzedaży, nieraz mam ochotę krzyknąć tak, polać mu, on ma rację. Stąd też mówię, kurczę, nie, no fajnie, chcę z tobą porozmawiać właśnie, bo masz wiedzę i wiem też, że wiedzę praktyczną, nie tylko teoretyczną. I powiedz mi, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy sprzedawcami, nie? Każdy z nas w jakiś sposób się sprzedaje. Czy to na randce, czy to w ZUS-ie stojąc u pani, i czy to właśnie jest się sprzedawcą. No ale nie każdy umie się sprzedawać. Dlaczego to jest takie trudne? Mimo, że to robimy na co dzień, no to jednak nie każdy może być sprzedawcą zawodowo. To, co powiedziałaś, jest fajne, bo wydaje mi się, że ogromna część twoich słuchaczy się z tobą nie zgadza. Ja się z tobą zgodzę w 100%, ale bardzo często się spotykam z taką dużą kontrą. Jak to? Ja nie jestem żadnym sprzedawcą. Ja na randkach jestem naturalny. Jasne. Jak wiesz, ta sprzedaż jest trudna właśnie ze względu na to, że mamy głowy naładowane rozmaitymi dziwnymi poglądami w stylu ja nie jestem handlowcem, ja się nie znam na perswazji, ja nikogo do niczego nie przekonuję i tak dalej. To są oczywiście głupoty, bo niestety wszyscy jesteśmy handlowcami i wszyscy perswadujemy ludziom różne rzeczy w bardzo różnych życiowych sytuacjach. Teraz sprzedaż jest trudna z bardzo wielu powodów. Ja wymienię dwa, które są w mojej opinii najważniejsze. Po pierwsze, to jest zawód, który jest bardzo, bardzo, bardzo interdyscyplinarny.
Musisz być dobrym marketingowcą, dobrym psychologiem, dobrym copywriterem, lektorem, negocjatorem i tak dalej. Tak. I to jest bardzo trudne, no bo rzadko kiedy jesteś we wszystkim dobrym. No tak, ale jeszcze trzeba, wejdę ci w słowo, przepraszam, jeszcze trzeba znać produkt, usługę, to co się sprzedaje. To też tak. Jest mega trudne. Absolutnie. Wymieniłem pewnie 7 rzeczy, tak. A ich jest pewnie bardziej 77. A druga rzecz, która jest super ekstra trudna, to jest warstwa psychologiczna. W sprzedaży jest na ogół tak, że częściej klienci nie kupują niż kupują. No i my mamy cały taki wielki bagaż na plecach jako handlowcy, tych wszystkich odmów, negatywnych feedbacków, nieodebranych telefonów. I pomimo tego, że mamy dzisiaj na przykład beznadziejny dzień i 17 klient nam powiedział, żebyśmy spadali, no to niestety trzeba wykręcić telefon i uśmiechnąć się do 18 klienta. I potem trzeba wrócić do domu ze świadomością, że jutro będzie dokładnie tak samo. No i to jest super ekstra trudne i dlatego ludzie, którzy są w sprzedaży długo, zawsze są bardzo wytrzymali na odrzucenie. Okej, okay, no tak, tak, tak. Kurczę, no ja, wiesz, ja nie czuję tego, że ja mogła tak zawodowo sprzedawać, naprawdę, więc dla mnie to jest, kurczę, ale jak tak można dzwonić, tak? Dzwonić jest to właśnie takie, no faktycznie i wytrzymali, uparci, no nie? I też trzeba tak, no być pewnym siebie, nie? Tutaj też chyba to osoby takie niepewne siebie, nieśmiałe, to raczej się w tym nie sprawdzą, ale można się tej sprzedaży nauczyć? To jest jakoś... Wierzę, że tak. Znaczy, skoro da się nauczyć, wiesz, w takich trudnych, ekstremalnych sytuacjach, na przykład lekarza na onkologii i w jaki sposób przekazywać tragiczne wieści na temat pacjenta do jego bliskich albo tego pacjenta, to wierzę, że da się nauczyć ludzi sprzedaży. Generalnie ludzie są bardzo plastyczni i da się. Jest to oczywiście strasznie trudne i ludzie muszą chcieć, ale jak się chce, to można. No okej, okay. Teraz powiedziałeś, że te telefony, nie? A mamy no internet, te wszystkie różne możliwości i te telefony dalej są potrzebne, czy można się bez nich, bo ja na przykład nienawidzę dzwonić przez telefon i no nie lubię. I właśnie, czy jakieś inne opcje są, czy dalej ten telefon to jest taka podstawa? Wiesz co, jakby to fajnie trafiłeś, jeżeli nie lubisz dzwonić, to bardzo dobrze, że zajęłaś się tak. Wiesz co, tak, jakby są inne opcje poza telefonem. Takim świetną opcją tego typu jest e-commerce, no ale z drugiej strony trochę tego telefonu jest, no bo czasem jednak ktoś zadzwoni. Nie jest to coś, co marketerzy uwielbiają, no bo to się słabo zapisuje w analityksie i tak dalej. No ale jakby zdarzają się te telefony, więc masz na przykład to, masz sytuację, w której ludzie kupują z automatu. Na przykład masz trochę tanie SaaSy, gdzie masz na przykład, wiesz, $10 per miesiąc. No i taki SaaS jest tak tani, że jedna rozmowa telefoniczna de facto kasuje 3-miesięczny abonament z punktu widzenia marżowości. No i oni na ogół chowają numery telefonu. W sensie da się do tego dokopać, ale jest strasznie ciężko, nie? Da się bez telefonu, aczkolwiek jeżeli wartość transakcji rośnie, no to robi się znacznie trudniej, bo jeżeli już wydajemy tysiaka miesięcznie, albo 10 tysięcy miesięcznie, albo nie daj Boże 100 tysięcy miesięcznie, albo z punktu widzenia handlowca, którym jestem, to świetnie, że 100 tysięcy, to tutaj już rzeczywiście ten telefon, czy w ogóle jakiś personalny kontakt w stylu spotkanie będzie potrzebny. Okej, okay. Czyli mimo, że te technologie idą tak do przodu, to jednak nie da się wszystkiego zautomatyzować i... Kurczę, no to też jest dalej trudne, bo ja to na przykład bym najchętniej wszystko zdalnie, online zrobiła i też to się udaje, nie? Bo jeżeli faktycznie, no ja jestem trochę zawodowo też jestem sprzedawcą, no bo jakieś swoje usługi sprzedaję, ale i ten kontakt faktycznie jest potrzebny. No ale jak się da, to faktycznie najwięcej rzeczy online, bo ja tutaj akurat uważam, że to jest optymalizacja czasu, no nie? To jest... 100%. Tak, i to jest fajne, ale wspomniałeś o e-commerce. E-commerce tak bardzo wielu osobom kojarzy się głównie ze sklepami internetowymi, głównie B2C, no nie? A jak to wygląda w B2B, jeżeli mamy e-commerce, no bo e-commerce to jest sprzedaż w internecie, no nie? I jakbyśmy to spojrzeli na to właśnie ze strony B2B, jak taka sprzedaż wygląda? Wiesz co,
to zależy, przy czym pokażę Ci fajny kontrapunkt. Kiedyś było tak, że cykl zakupowy klienta rozpoczynał się od tego, że pojawiał się w jego życiu handlowiec, bo na przykład do niego zadzwonił i w ten sposób w ogóle proces sprzedażowy się odbywał. Tak. No i następnie tenże klient przechodził przez cały proces decyzyjny i kupował u tego samego handlowca, a jak potrzebował jakiś serwis gwarancyjny albo potrzebował znowu coś od niego kupić, to kupował u tego samego handlowca. Tak. Więc miałaś tego samego zawsze klienta i tego samego zawsze handlowca. I dzisiaj to tak kompletnie nie wygląda. Dzisiaj jest tak, że klient jest super ekstra wyedukowany za pomocą różnego rodzaju urządzeń, desktopu, mobile'a i tak dalej. Szuka sobie rzeczy i sprawdza opinię o firmie na GoWorku, sprawdza, czy mają jakieś testimoniale, loga, case studies, sprawdza gwiazdki w Google, sprawdza opinie i w momencie, jak mu się podoba to wszystko, co widzi i czuje nadal potrzebę i przeselekcjonował sobie potencjalnych dostawców, to wtedy dopiero w taki wyedukowany klient, który odrobił lekcję, spotyka się z handlowcem, pozostawia formularz kontaktowy. Wtedy ten handlowiec do niego dzwania albo odpisuje mail. No i wtedy zaczyna się oczywiście ta część procesu zakupowego, na który wpływ ma handlowiec, no ale ten klient został dogrzany przez marketing. No i w momencie, jak ta transakcja zostanie z tym handlowcem zawarta, to najlepsze firmy w zakresie obsługi klienta, sprzedaży i marketingu, spółki SaaS-owe i technologiczne mają na ogół dedykowany dział Customer Success. Więc ten handlowiec kiedyś odpowiadał za wszystko, a następnie musiał się podzielić z marketingiem i z obsługą klienta tym cyklem sprzedaży. Okej, a czy ten cykl, bo pamiętam, że w artykułach, ale to już od dawniej, tak? Mówiło się, że sprzedaż B2B, ten cykl trwa około 6 miesięcy. Czy teraz dalej jest taki długi, jeżeli klient jest lepiej wyedukowany? To zależy od kwoty. Mamy klientów, którzy zamykają swoje transakcje w 14 dni, albo takich, którzy zamykają swoje transakcje w 2 dni. I mamy takich klientów, którzy zamykają swoje transakcje w 18 miesięcy. Okej, okay. No tak. Więc masz gigantyczną amplitudę tej długości cyklu sprzedażowego. No tak, to też pewnie zależy i od rodzaju firmy, czy to jest jakiś korpo, i rodzaju transakcji, produktu, kwoty, nie? I też ilości osób decyzyjnych, to też jest pewnie... 100%. No właśnie, właśnie. I to też w sumie tak, jak patrzę u siebie na swoich klientów, to nawet nie jest tak, że duże korpo to dłuższy proces decyzyjny. Nie, właśnie małe firmy, gdzie nie ma ludzi, żeby się zająć tematem i cały czas to odkładają na później, to też mocno wydłuża. 100% zgody. Widzę to w analityce tak swojej, jak i analityce. Tak, dokładnie. I to jest taki właśnie paradoks. No ale no niestety tak czasem bywa. A czy jeżeli ten klient sam sobie nawet już wyszukuje, no nie, te produkty, informacje, wie co chce kupić, czy w B2B też już jest tak, że można sobie zrobić sklep internetowy i faktycznie załatwić wszystko prawie bez człowieka, tak? Bez takich typowych spotkań, telefonów, rozmów, czy jeszcze raczej no to nie działa? W przypadku sprzedaży produktowej, czyli masz po prostu tak, kupno czegoś, co jest ustandaryzowane i w pudełku, jasne, odpalenie e-commerce w B2B jest całkowicie spoko, a problem polega na tym, że oczywiście dział handlowy będzie się buntował, bo oni nie mają tego prowizji, no ale trudno. Więc jak najbardziej da się tak zrobić. W przypadku rzeczy, które są dużo bardziej przykrajane do klienta, to nie ma szans. W sensie nie odpalisz e-commerce'u z liniami produkcyjnymi. No tak. To nie. A właśnie, a powiedz mi, jak rozwiązać sytuację, jeżeli jest sobie firma, ma sklep internetowy dla klientów B2C, ale też jest sprzedaż B2B. Na większą skalę są handlowcy, robią swoje deale. I jak rozwiązać problem taki, że handlowiec tutaj uderza do tego klienta, a ten klient sobie idzie przez sklep internetowy, nie? I robi zamówienie. Czy są jakieś sposoby, żeby to rozwiązać, czy po prostu musi być w firmie taka zgoda na to, że okej,
no ufamy sobie, ten klient przyszedł od ciebie, no to wrzucamy to do twojej sprzedaży, a nie do e-commerce'u, znaczy no nie do sklepu. Wiesz, to jakby to zależy od kultury firmowej i generalnych ustaleń. Jakby nie polecam modeli opartych na zaufaniu, szczególnie w większych organizacjach, ze względu na to, że, i mówię to z doświadczenia jako były handlowiec, też tworzymy systemy motywacyjne, więc widzę respons po drugiej stronie jakby działu handlowych na to, jak się zmienia systemy prowizyjne. Handlowcy są super ekstra sprytnymi ludźmi i będą w stanie nagiąć systemy motywacyjne w taki sposób, żeby zarabiać więcej. Zawsze tak się dzieje, zawsze jest tak, że na przykład masz skomplikowany system motywacyjny, prowizja od tego i od tego i od tego i jakiś taki średnio ważony targetu albo cokolwiek takiego. No i zawsze jest tak, że handlowców jest więcej niż menedżerów i zawsze jest tak, że oni są bardziej zdeterminowani, żeby zarobić tysiaka, niż menedżerowie, żeby oszczędzić tysiaka firmy. Więc masz więcej ludzi, którzy chcą nagiąć system motywacyjny, którzy są bardziej zmotywowani od tych, którzy go bronią. Więc jakby po pierwsze musi być prosto, po drugie nie może się opierać na zaufaniu, tylko musi być binarny. W związku z czym może być na przykład tak, że handlowiec jest opiekunem klienta i po prostu jest właścicielem każdej transakcji, jaka wpada z tego klienta. Może być taki model, bez względu na to, w jakim kanale on wpada. Czy on wpada przez telefon, czy wpada przez e-commerce. Może być tak, że handlowiec jest skłaniany systemem motywacyjnym tylko i wyłącznie do tego, żeby łowił coraz to nowszych klientów. I wtedy handlowiec ma za zadanie rozpocząć proces zakupowy i zakończyć proces zakupowy z klientem w ramach kanałów, nad którymi ma kontrolę. Innymi słowy, wtedy patrzymy na handlowca, któremu klient kupił przez sklep internetowy, jako ktoś, kto nie zrealizował procesu zakupowego i nie należy się prowizji. Można też zrobić wersję łączoną, że masz prowizję za otwarcie transakcji, która jednakże została zakończona w innym kanale, ale masz także drugą część prowizji, czyli jeżeli zamkniesz ją w swoim kanale, no to masz też drugą część, więc jakby masz od klienta i masz od zamknięcia transakcji. To są bardzo mocno zniuansowane aspekty i weźcie to, co mówię, jako pewien kontrapunkt do tego, co się u was w firmach dzieje, ale bardzo mocno uważajcie na wdrożenie 1:1, bo się można przejechać. Okej, okay, no tak, tak, ale ten drugie rozwiązanie, o którym powiedziałeś, że jeżeli otworzy i zamknie w tym swoim kanale, to wtedy jest prowizja, no to jest takie, boli. No, to prawda, bardzo boli. To jest bardzo agresywny system motywacyjny, aczkolwiek w niektórych sytuacjach ma on sens. On na ogół boli za bardzo, żeby miał sens, ale czasami. Czy jeżeli jest taka sytuacja, że właśnie można kupić przez stronę internetową i zarówno B2C klienci, jak i B2B, no po prostu tego handlowca klienci, to lepiej mieć jeden CRM, czy rozdzielać to? To zależy od proporcji między fakturami. Bo jeżeli masz na przykład sklep, który robi 10 baniek miesięcznie w transakcjach, czyli spory już wielkości sklep, i masz 10% gotówki klientów, którzy proszą o faktury, to okazuje się, że masz de facto w ramach sklepu B2C 9-milionowego, milionowy B2B. Tak. I wtedy warto się zastanowić, czy nie warto zacząć tworzyć jakiegoś takiego malutkiego zespołu odrębnego, który jakby próbuje rozwijać tylko i wyłącznie ten kanał, bo zwykle jest tak, że jeżeli sklep ma B2C i B2B, to koncentruje się znacznie bardziej na B2C. I warto wtedy po prostu stworzyć jakąś taką mikrokomórkę 3, 4, 5 osób, w zależności tam od tego, jaki wolumen i jaki potencjał mamy, żeby spróbować zrobić z tego umownego miliona 2 albo 3. Bo zwykle tam się czai gigantyczny potencjał wzrostu, który daje się odblokowywać prostymi odblokowaniami, typu prosta zakładka B2B. Ja jestem zaskoczony, jak bardzo wiele sklepów, które wiedzą o tym, że mają jakichś klientów B2B, nie zadaje sobie prostego pytania, jaka to jest część naszej gotówki, ile klientów prosi o faktury. I zwykle okazuje się, że nie tak znowu dużo, że to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale te niskie kilkadziesiąt procent, ale okazuje się, że te faktury są jakby większe. Tak. Tak, 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 to widać bardzo mocno. A powiedziałeś zakładka B2B, zakładka na stronie sklepu, na stronie koszyka, czy o czymś innym myślałeś? Myślałem na stronie sklepu, ale to też zależy. Może po prostu drobny sklep, jeżeli masz
możliwość jakby wielu instancji. Tak, tak. No to też trzeba na pewno edukować poprzez no handlowca, nie, że faktycznie tu i jakoś zachęcić tego klienta potencjalnego, żeby jednak wysilił się i pomyślał, czy kupuje w sklepie takim zwykłym, czy właśnie tym kanale handlowca, z którym rozmawiał, żeby jakoś go tam no przekonać, żeby się tym zainteresował, bo zwykle to ludzie idą, po prostu nie patrzą. A z kolei w koszyku to też bym się bała coś takiego rozdzielać, bo no z doświadczenia... Nie, to w ogóle nie się nie sprawdzi. Więc to tutaj nie ma sensu. Przy czym, wiesz, ty myślisz, że za pomocą usability to jest tak. Nas ludzi digitalu, ale warto myśleć o tych rzeczach głębiej. Na zasadzie, wiesz, jeżeli masz sklep z kawą, to rozważ, czy nie potrzebujesz zacząć sprzedawać ludziom cukru, by wprowadzić taki asortyment. Tak. Nie? Jeżeli masz sklep z kawą, no to warto mieć na przykład, nie wiem, sklep w asortymencie, mieć mleko dowożone do biura. Tak. I to jest oczywiście logistycznie bardzo trudne, ale z punktu widzenia tego, co office managerka kupuje raz w tygodniu do biura, to podnosi koszyk niesamowicie. Tak, tak, tak. No to tak jak hot dogi na stacjach. Dokładnie. Dokładnie jak hot dogi na stacjach. Dokładnie to jest to. A czym się różni sprzedaż produktów od sprzedaży usług? A produkty są super, bo mają wysokie marże i są ustandaryzowane, więc zawsze porównujesz w swojej analityce jabłka z jabłkami. To jest super. No bo to jest trochę tak, jakbyś sprzedawała garnitur z wieszaka, z wistuli albo jakieś seryjnie produkowane kolczyki. I super, bo jakby takie rzeczy są łatwo kwantyfikowane, można wrzucać cenniki na stronę, co podnosi jakby konwersję na lead. Można robić te wszystkie fajne rzeczy, które są bardzo właśnie z duchu e-commerce'owe. Z drugiej strony masz usługi, które są super, bo są nieustandaryzowane, no i je możesz dopasować do indywidualnych potrzeb tak. klienta. To uczucie jest takie, jak wiesz, sprzedaż, na przykład, nie wiem, handlujesz biżuterią na zamówienie albo garniturami, ale takimi szytymi na miarę, że przychodzi pan krawiec, zdejmuje. Tak, miarę, tak, tak. No i jedno i drugie jest super, tylko po prostu ma swoją specyfikę i bardzo często widzę sytuacje, w której handlowcy handlujący produktami mówią, no ale te produkty takie zawsze to samo sprzedajemy i to jest takie beznadziejne, bo klienci marudzą, że nie ma tej integracji tam. I w usługach jest dokładnie to samo. Software house'y mówią, Boże święty, znowu musimy coś wyceniać. Wszystko jest fajne z różnych powodów, w związku z czym jak sprzedajecie produkty, to cieszcie się z produktów, jak sprzedajecie usługi, to też się z nich cieszcie. Bo one mają fajne plusy. Mają też oczywiście minusy, ale to tak jak ze wszystkim. No tak, 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 tak. Teraz sobie tak pomyślałam o tym, co mówiłeś, że handlowiec musi być też marketingowcem, no oprócz tego, że sprzedawcą, psychologiem, znać przynajmniej się na perswazji. I czasem jak widzę, jak mówię o jakimś podgrzewaniu leadów, jakichś tam lejkach zakupowych, w ogóle, wiesz, raz słyszałam, ale czy ty mnie obrażasz? Po prostu czuję się, że to jak taki... Właśnie to brzmi jak z jakiegoś, nie wiem, filmu o egzotyce i jakbyś tak mógł właśnie od strony nie typowego marketingowca jak ja, tylko od strony handlowca, osoby, która zna się na sprzedaży, jakbyś mógł wyjaśnić właśnie o co chodzi z tym podgrzewaniu, dojrzewaniu leadów, jakichś hot leadach, bo też nazw to od tego jest ogrom. Jasne. To zdradzę ci najpierw marzenie każdego handlowca. No. Marzenie każdego handlowca to jest, przychodzi potencjalny klient i mówi, dzień dobry panie Bartku, mam 500 000 złotych i chciałbym kupić ten produkt, który pan oferuje. I ja wtedy mówię, okej, spełni pan marzenie, chętnie przyjmę te 500 000 złotych. No i problem polega na tym, że generalnie rzeczywistość bardzo nam się z marzeniami rozjeżdża. Bardzo, bardzo. No bo bardzo często ci klienci mają mnóstwo pytań i przychodzą niegotowi, albo przychodzą bez budżetu, albo przychodzą niezdecydowani, albo przychodzą w złym momencie dla nich samych, bo na przykład coś innego teraz jest priorytetem. I wiesz, handlowiec ma zawsze tylko te same 24 godziny, w związku z czym często musi decydować, czym się zajmie najpierw. Nigdy nie masz wystarczająco czasu, bo tych klientów jest tak dużo, przynajmniej w tych firmach, które cieszą się jakimś tak. zainteresowaniem. No więc, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie olewasz tych klientów,
Nawet pomimo tego, że to nie jest właściwy moment, albo jeszcze nie mają budżetu i tak dalej, no to potrzebujesz ich jakoś podgrzać. No bo nie są tym hot leadem z twoich marzeń, który ma pół bańki i chce je wydać, tylko są jeszcze niedogrzani. No i trzeba to jakoś dogrzać. Tutaj są różne oczywiście sposoby. Można dogrzewać najfajniejszych potencjalnych klientów, ale tych, którzy jeszcze nie są we właściwym momencie, lecz. Czyli po prostu raz w miesiącu wracasz do tych wszystkich klientów z ostatnich dwóch lat i mówisz, no cześć, co tam, czy wszystko w porządku, pomyślałem o was dużo, mam nadzieję, że wszystko super. Albo wysyłam kartki milionowe. Jakby dużo jest sposobów. Tak. Albo można to robić w trochę bardziej e-commerce'owy, w trochę bardziej automatyczny sposób. Na przykład wysyłając im systematycznie case studies. Cześć stary, pamiętasz jak 3 miesiące temu ode mnie nie kupiłeś? Dokładnie w ten sam dzień jeden gość ode mnie kupił i zobacz, jakie mam spółki. Ty też byś mógł takie mieć. Albo słuchaj stary, będę na konferencji w twoim mieście, wysegmentujemy sobie wtedy wszyscy klienci z Trójmiasta, pojedziemy akurat na InfoShare'a, no i wysyłamy do wszystkich klientów z Trójmiasta, hej, jakbyście byli na InfoShare'ze, to dajcie znać, przypiemy piątkę. Albo coś w tym stylu, nie? Chodzi po prostu o to, żeby doprowadzić tego klienta do punktu, w którym rzeczywiście rozmowa z nami ma sens. Że rzeczywiście to jest dobrze spędzony czas, tak dla nich, jak i dla nas, i może się to zakończyć transakcją. Jak mamy tych klientów naprawdę, naprawdę dużo, jak to idzie w tysiące albo w dziesiątki tysięcy, no to wtedy automatyzacje dogrzewania leada, różnego rodzaju scoringi, po prostu operowanie na kontencie różnego typu ma gigantyczne przełożenie na to, czy handlowiec pali czas na rozmawianie z losowym klientem, czy handlowiec jest bardzo blisko do sytuacji, którą pisałem na początku, czy tego klienta marzy. Tak. A co to jest lead? Co to jest lead? Lead to jest potencjalny klient, który wyraził potrzebę skontaktowania się z nami. No to właśnie, to też jest częste pytanie, ale o co chodzi z tymi leadami? Co to w ogóle jest? Więc jeżeli przychodzi sprzedawca, handlowiec teraz do jeszcze takiej trochę starej daty, tak, no ale jest dobry, dobrą sprzedaż miał i przychodzi bardziej do firmy technologicznej, bo firmy technologiczne no potrzebują programistów, marketingowców, ale też dobrych handlowców, nie? Którzy się uczyli jeszcze starą szkołą. I w tym momencie, co byś sugerował? Jakieś szkolenie dla niego z tych właśnie takich kwestii lejków zakupowych, właśnie automatyzacji, jakichś takich właśnie kwestii leadów, podgrzewania ich? Czy jak to właśnie jakiś taki czas specjalny na to wdrożenie, czy jak to wygląda z twojego doświadczenia? Wiesz co, my dość dużo pomagamy zatrudniać spółkom technologicznym, ale też nie tylko. Wskakujemy na drugi etap rekrutacji, żeby sprawdzić kompetencje handlowców, albo dyrektorów handlowych, albo marketerów. No i jakby takie rzeczy, o które oni mnie zwykle pytają, no bo nie mogą ze mną rozmawiać o firmie, bo ja tam nie pracuję. Nie? Więc pytają mnie o inne rzeczy. To właśnie bardzo często dostaję to pytanie. No i ja im zwykle polecam po pierwsze książki. Tutaj mogę rzucić tytułami. Tak, tak, poproszę. No to jakby takie trzy najczęściej polecane książki handlowcom, które polecam, to są Sales Acceleration Formula Marka Roberge. To jest były dyrektor sprzedaży w HubSpocie i on jest bardzo unikalną osobą ze względu na to, że był pierwszym człowiekiem od sprzedaży w tej spółce na samym już kim początku. Wow. I zawiódł HubSpota do poziomu, jeżeli ja dobrze pamiętam, 1 miliarda w rocznych przychodach. Zrobił to w 7 lat. Ładnie. Zwykle jest tak, że przeżywalność dyrektora sprzedaży w startupie, który zebrał venture capital w Dolinie Krzemowej, to jest 18 miesięcy. On wytrwał 7 lat. Wow. Do debiutu giełdowego i napisał tę książkę. Bardzo dobra jest, polecam. A jest po polsku, tak spytam, dla mniej językowych? Wydaje mi się, że ostatnio wyszło. Dobra, to poszukam. Aczkolwiek nie ręczę za tłumaczenie. Okej. Okay. Drugiej na pewno po polsku nie ma, to jest From Impossible to Inevitable, czyli od niemożliwego do nieuniknionego, Jasona Lemkina i Arona Rosa. Wyszła w tym samym roku, co Sales Acceleration Formula w 2015. Znakomita książka o sprzedaży w spółkach software as a service, właśnie digital, spółki technologiczne, abonamentowe płatności. Fenomenalna książka. Dużo pracujemy z tą książką w ręku dosłownie. Okay. Trzecia. Jest tak, że sprzedaż jest beznadziejna z punktu widzenia badań. Jest mnóstwo takich, wiesz,
utartych prawd, których nikt nigdy nie weryfikował. Na przykład relacje sprzedają. Wyobraź sobie, że nie ma badań naukowych na potwierdzenie tezy relacje sprzedają. Ale mnóstwo trenerów sprzedaży lansuje tą tezę, chociaż ona nigdy nie znalazła żadnego potwierdzenia w żadnych badaniach, które były na próbie reprezentatywnej realizowane. No w związku z czym miłą odmianą od tej beznadziei badawczej, którą obowiązuje w sprzedaży i dowodów anegdotycznych i fajnych heurystyk i fajnych anegdot, tak, jest spin-selling Neila Rackhama. To jest facet, który ma firmę badawczą, która bada skuteczność handlowców na spotkaniach. I on tam rozwala takie mity, jak na przykład to, czy należy zadawać pytania zamknięte czy otwarte. To oni właśnie badają takie rzeczy, czy goście, którzy zadawali więcej pytań otwartych, mieli więcej transakcji. Fajnie, fajnie. Ja sama się też zainteresuję, zwłaszcza tą ostatnią, bo dla mnie to jest bardzo istotne. Bo... No właśnie, mówi się, że relacje budują, żeby zadawać pytania otwarte, a tak faktycznie, no warto też się zainteresować, czy to jest poparte jakimiś badaniami, bo to tak jak ze zdrowiem, nie? Albo szpinak ma dużo żelaza, a my wiemy, badania udowodniły, że to jednak nie szpinak, ktoś się pomylił jednym zerem. Tylko brokuły. Brokuły bardzo lubię, dobrze. Ja też. Więc jakby to książki, a poza tym bym rekomendował czytać mnóstwo blog postów, bo jest bardzo dużo wiedzy za darmo i mnóstwo podcastów. Jest także tutaj mnóstwo wiedzy za darmo. A poza tym co? Eventy. Eventy niestety w przypadku spółek technologicznych mało jest dobrych eventów w Polsce. Wymienię trzy, bo wymienię Internet Beta, wymienię InfoShare'a, tak, i wymienię Pipeline Summit, bo to jest event dla handlowców właśnie w spółkach technologicznych. A jeśli ktoś ma chęci budżety, to wszystko, co robi Suster, czyli Jason Lemkin, tak w Dolinie, jak i w Paryżu, pewnie warto pojechać. Czasem warto zainwestować, jeżeli coś jest dobrego. Ale myślę, że fajnie zacząć na początku od książek, a później dopiero tak iść dalej, nie? Niech najpierw przetrawmy ten początek. Wiesz, to jak słuchałam, jak dawałeś przykłady, jak tutaj się skontaktować z klientem, to mówiłeś fajnym językiem, takim jakim ja mówię, tak? Do klientów, którzy się odzywają. No, zwykle nie ma szanowni państwo u mnie. Oczywiście pierwszy kontakt to jest dzień dobry, nie? Ale później to ja już czasem, no, po prostu płynę. I ja mam taką zasadę, jeżeli klient tego nie akceptuje, no to i tak my się nigdy już dalej nie dogadamy, więc musimy się dokładnie pożegnać. I tak samo, wiesz, no, tak jak na konferencję gdzieś idę, no to od razu mówię, słuchajcie, okej, wystąpię, fajnie, bardzo fajnie, tylko że ja nie przyjdę w garsonce, nie? Ja będę w glanach prawdopodobnie. I czy to dla was jest okej? I właśnie mówiłeś tym językiem. Ja też wyznaję zasadę, że w sprzedaży B2B bycie takim sztywnym i zbyt grzecznym, to też nie jest do końca w dzisiejszych czasach takie okej, bo jednak po drugiej stronie tak naprawdę jest człowiek, nie? I jak obserwuje świat, no to my bardziej luzujemy się, nie? Już nie jesteśmy tacy pod krawatem tak mocno. I czy są jakieś sposoby, żeby wyczuć tego klienta, jak z nim rozmawiać, czy faktycznie zrobić sobie jakąś taką markę? Pewnie to zależy, oczywiście. Ale jak ty współpracując z firmami, które pozyskują klientów takich korporacyjnych, jakieś takich firmy inne, no B2B po prostu, to jakie masz obserwacje, wnioski, doświadczenia? Wiesz co, rzeczywiście to zależy, ale podam ci parę konkretnych przykładów. Myślę, gdy teraz rozmawiamy, jest końcówka maja. Tak. Ja z całą pewnością w tym roku nie miałem na sobie garnituru, więc to jest jakby taka wskazówka tego, że przypominam, ja pracuję tylko i wyłącznie praktycznie z prezesami zarządów, nie? Tak. W ogóle t-shirt, tyle. Nie ma z tym żadnego problemu. 15 lat temu to jest nie do pomyślenia. No. Absolutnie nie do pomyślenia. Gdzie to prezesa zarządu w t-shircie? Więc to się bardzo zmienia. Więc to jest jakby mój przykład. Przykład moich klientów jest taki, że na ogół, nawet jeżeli jadą do jakiegoś takiego bardzo przemysłowego otoczenia, gdzie jest pan prezes, który jest już siwy i tak dalej, to rzeczywiście nie zaczynają od szanowny panie, tylko już od dzień dobry, co już
już nie jadą pod krawat. Może jadą w garniturze, może jadą w dżinsach i marynarce, ale już nie pod krawat. Mm-hmm. Więc ewidentnie ściągamy krawaty, zaczynamy nosić t-shirty, zaczynamy odkrywać tatuaże i tak dalej. I moja bardzo dobra rada jest taka, żebyście nie próbowali wyczuwać. Żebyście po prostu olali to i byli sobą, jeżeli oczywiście reprezentujecie fajne rzeczy i fajne produkty i macie fajną osobowość, to po prostu to pokażcie i pozwólcie, żeby rynek to zweryfikował. Jeżeli klient miałby ode mnie kupić dlatego, że miałem ładny garnitur, to znaczy, że ja mam ewidentnie za mało do zaproponowania. Po prostu, bo wolę bardzo merytoryczną prelegentkę w glanach niż nudną jak flaki z olejem z garsonką. No tak. Tak samo jest, wiesz, na co dzień. Jeżeli masz dobry produkt, dobrą usługę, to nie ma sprawy. Może nie jest aż tak bardzo, jak w scenie na początku filmu dziewczyna z tatuażem, gdzie ona wchodzi i rzeczywiście jest cała wytatuowana, wiesz, w skórze i tak dalej. Ale kurczę, może już za chwilę tak będzie. Nie? I całkiem fajnie, bo t-shirty są znacznie wygodniejsze od garniturów, szczególnie na ten. Tak, ja też wolę t-shirty niż jakieś garnitury. U mężczyzn, o tak opowiem. Przyjemniej się dla mnie patrzy, więc popieram jak najbardziej. A wiesz co, tak sobie teraz pomyślałam, wspominałeś SaaSy i weźmy przykład, Brand 24, tak? Jest sobie platforma, mają cennik, można sobie kupić właśnie samemu pakiet taki tańszy, można jakiś tam większy. I dla mnie marketing tego produktu, chodzi mi o kanały, tak? Google Ads, Facebook, tutaj może w sumie to jest zły przykład, no bo Sadek fajną promocję tam robi i Mikołaj, tak? Fajne rzeczy robią, no ale już zostańmy przy brandzie. Czy te rzeczy w jakiś sposób się różnią? Czy ta komunikacja faktycznie, czy te grafiki, załóżmy na Facebooku, czy trzeba jednak jakoś inaczej do tego podchodzić? Czy to też jest już teraz tak samo jak w B2C, czyli uderzamy do człowieka, najlepiej śmieszne reklamy, przykuwające oko, wiesz, treści też takie, no, zwykłe, tak? Ludzkie. Czy to jest jednak jakoś inaczej? Jak, no. Jasne. Wiesz co, Brand 24 wydaje mi się nie najlepszym przykładem na zmianę trendu, ze względu na to, że komunikacja Brenda i w ogóle komunikacja Sadka jest fenomenalna pod grupę docelową z napisem Social Media Manager. Tak. Czy jak spojrzysz na Sadka jako wizerunek, jako produkt wizerunkowy czy strategię wizerunkową, to ja go odbieram jako marzenie social media managera na temat swojego szefa. Tak. To jest po prostu to, nie? Jakby to jest genialne, jak genialnie po prostu robią marketing i też personal branding, nie tylko Sadka, ale też innych osób w spółce. Tak. Więc jeżeli chodzi o to, czy to jest reprezentatywny przykład, to nie wiem, aczkolwiek w B2B nie jest tak, że jesteś tą samą osobą, co w B2C. Ty, która kupujesz rzeczy do firmy, nie jesteś tą samą osobą, co kupujesz rzeczy dla siebie. To jest tak, że jesteś trochę inną osobą w pracy, jesteś trochę inną osobą na przysłowiowej randce, jesteś trochę inną osobą, gdy kupujesz rzeczy drogie i jesteś trochę inną osobą, gdy kupujesz rzeczy tanie. Jak kupujesz rzeczy drogie, albo przynajmniej dla ciebie ważne, to konsultujesz się z ludźmi, którzy mają wpływ na twoje decyzje. Rzeczy, które są nieważne z twojego punktu widzenia, po prostu kupujesz szybko, żeby mieć to z głowy. I tak samo robisz do firmy, jak i tak samo robisz do po prostu domu, do siebie. Ale w przypadku spraw, które mają duże znaczenie, no to wygląda już zupełnie inaczej. Weźmy, nie wiem, taki przykład, że główny technolog jakiejś fabryki potrzebuje kupić linię produkcyjną za 3 miliony złotych. Mm-hmm. No to jego proces decyzyjny wygląda tak, że on ma po prawej ręce szefa zakupów, który pomaga mu zaakceptować i wynegocjować cenę. Po lewej ma starszego specjalistę do spraw linii produkcyjnych, który pomaga mu ogarnąć specyfikację techniczną. Jak już oni wynegocjują tą ofertę, to idą po ostateczną akceptację tej ceny do dyrektora finansowego. Jak finansowy to klepnie, to idą do prawnika, żeby on pomógł negocjować umowę. Tą umowę na końcu podpisze prezes tej fabryki, ale uprzednio musi się skonsultować, bo to jest duży wydatek, z radą. No tak. I naturalnie ci wszyscy ludzie są od siebie inni.
Jedni noszą garnitury, inni noszą jeansy. Jedni mają systemy motywacyjne polegające na tym, że firma ma niższe koszty, a drudzy mają systemy motywacyjne, które są uzależnione od tego, że firma będzie bardziej efektywna w produkcji. Oni mają bardzo często premię od innych rzeczy, mają bardzo inne interesy, inne osobowości, więc ta sytuacja jest dużo bardziej zagmatwana. Stawki są większe, bo nie mówimy o tysiącach złotych, tylko często o setkach albo milionach nawet. Ludzi w procesie jest więcej, to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane i co za tym idzie, jest znacznie bardziej łamliwe. Wystarczy, że prawnik nie zaakceptuje jakiegoś zapisu i 6 miesięcy negocjacji poszło. Wystarczy, że ktoś złamie nogę i pójdzie na 6-miesięczne zwolnienie albo zwolni się z pracy kompletnie i nagle wypada kluczowa osoba w negocjacjach. Tak po stronie sprzedających, jak i po stronie kupujących. Ten proces jest znacznie bardziej skomplikowany, więc ja doceniam inwencje marketingowców, którzy potrzebują się pięknie wypozycjonować i wyróżnić i wymyślają nowe akronimy. Wcale nie jesteśmy B2C, wcale nie jesteśmy B2B, jesteśmy ATO. No nie jesteśmy HATOHA, jesteśmy B2B i B2C, sorry. Okej. No tak, ale kurczę, to ja myślę, że znowu to zależy. Niestety to słowo to zależy. Zawsze to zależy. To jest takie jak na oko, nie? Tutaj w gotowaniu coś na oko dodaj, to tak samo jest to zależy, bo to nigdy nie wiadomo ile jest na oko i o co chodzi z tym zależy. Jak wybrać? A bo ty, jak dobrze rozumiem, doradzasz firmom, jak sprzedawać, tak? Jak lepiej sprzedawać, między innymi, tak? A wiesz co, tak, przy czym, bo jestem ja jako Bartek Kiewski i ja jestem jakby częścią 13-osobowego zespołu firmy Kazbek, w której jestem właścicielem. No i my doradzamy w trzech obszarach, bo mamy sprzedaż, to jestem ja i tutaj parę innych osób, a z drugiej strony mamy marketing i z trzeciej strony mamy obsługę klienta. Czyli my ogarniamy jakby całą, pod kątem problematyki, ogarniamy całą ścieżkę klienta przez organizację, i w obszarze wszystkich po kolei problemów. Czyli na przykład bardzo często zatrudniamy handlowców albo marketingowców albo szefów obsługi klienta. W związku z czym ilekroć ktoś ma problem w tym obszarze B2B, no to przychodzi do nas, panie Bartku, jest taki problem. No dobra, to weźmy taki przykład. Mam sobie firmę, nie? Która jakoś sobie tam radzi, jest mała, ale ma pracowników. Jest kasa na wynagrodzenie tych pracowników, na utrzymanie firmy, no ale ta sprzedaż nie istnieje. Zwykle z polecenia jakoś ci klienci trafiali, bo tak często się dzieje. No i od czego zacząć takie wdrażanie projektu aktywne, pozyskiwanie klientów, nie? Gdzie wcześniej tego nie robiliśmy, no a czujemy, że no warto by było coś tutaj działać już w tym temacie. Jasne. Zacznijmy od przyjęcia gratulacji, no bo wiesz, płacisz ludziom pensję i masz klientów z polecenia, czyli ewidentnie robisz coś dobrze. Także gratuluję. Następnie po przyjęciu gratulacji ja bym zaakceptował fakt, że masz mało zasobów. No bo nie wydasz na dzień dobry 100, 200, 300 tysięcy złotych po to, żeby zbudować sobie sprzedaż aktywną. Nawet jeżeli masz, to tego nie zrobisz. No tak. A zwykle ich nie masz. Stąd też jakby postawiłbym na efektywność kosztową. Czyli najpierw zacząłbym wracać z jakąś konkretną, nie wiem, promocją cenową albo z jakimś pretekstem typu case study do klientów, którzy kiedyś ode mnie już nie kupili. Bo oni się ze mną skontaktowali, ale coś im przeszkodziło. I może warto do nich wrócić, jakoś tam im się przypomnieć. I w ten sposób wyczarujesz kilkunastu, może jak będziesz miał szczęście, kilkudziesięciu klientów i troszeczkę zwiększysz poziom zasobów, bo to jesteś w stanie zrobić w dosłownie kilkanaście godzin. Łącznie z napisaniem tego przysłowiowego case'a, czy wymyślenia promocji. Jak już to zrobisz, masz troszeczkę więcej zasobów, no to warto zastanowić się, czy ty chcesz robić tą aktywną sprzedaż za pomocą działań wychodzących, czyli będziesz pisać do ludzi na LinkedInie, będziesz cold callować, będziesz cold mailować, będziesz udzielać się na konferencjach, czy chcesz to zrobić przychodząco. Chcesz odpalić płatną reklamę na fejsie albo w Google, czy też jakby pozycjonować stronę, czy tworzyć treści. Jak zdecydujesz na to, to ja generalnie polecam oba, aczkolwiek łatwiejsze mimo wszystko jest marketing przychodzący, no bo wtedy to oni do ciebie przychodzą i jesteś w stanie generować treści albo generować po prostu akcje, które płacą ci w czasie. Na przykład
raz napisany blog post jest czytany w nieskończoność, jeżeli nie jest blog postem nieosobnym. Mm-hmm. Stąd napisanie blog posta powoduje, że dzisiaj zainwestowane 2 albo 4 godziny zapłacą trochę ruchu dzisiaj, jutro, pojutrze, a może też za 5 lat. W związku z czym zastanawiałbym się, co ja jestem w stanie za pomocą swoich maluteńkich zasobów robić, co mi będzie płacić bardzo długo. Więc na przykład, jeżeli jedziesz na konferencję i chcesz wygłosić tam wystąpienie, to i nagraj życzę YouTube'a. Wtedy nie będziesz mówić tylko i wyłącznie do ludzi, którzy byli na tej konferencji, ale będziesz mówić także do ludzi, którzy obejrzą to na YouTube. Wyciskaj po prostu z tego, co już robisz, jeżeli jedziesz na konferencję występować, to się nagrywaj. Jeżeli wysyłasz bardzo długie podsumowania do klientów, to je zapisuj i najciekawsze fragmenty zamienię w blog posty. Tylko po prostu je anonimizuj. Tak. Jakby kombinowałbym nad tego typu szybkimi wygrywami, bo nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, jak zacząć sprzedaż, będąc 3-5-7 osobową firmą. Pamiętam bardzo takie zdanie, które mi przypadło do gustu, że kiedyś jakiś guru inwestowania na konferencji dostał pytanie, co on radzi, jaką jedną radę daje przeciętnemu inwestorowi. Ja bym powiedział, przestać być przeciętnym inwestorem. Jakby to jest tak, że jeżeli masz przeciętną firmę, to nie miej przeciętnej firmy. Zrób coś, żeby nie mieć. Ale myślisz, żeby od razu się bawić w układanie lejków zakupowych, bo umówmy się, wpisujesz w internet sprzedaż B2B, sprzedaż tam, no różne frazy, nie? I od razu ci wyskakują te lejki, które no mogą taką osobę, po prostu wiesz, ale o co chodzi, jaki lejek, co ja mam tutaj webinary robić, no bo wiesz, jak te artykuły wyglądają, nie? I to jest trudne. I czy po prostu na początku sobie zacząć od takich, po prostu zacząć jakieś pisać treści, robić ten recykling tego, co już robimy, to co powiedziałeś, żeby nagrywać siebie, czy faktycznie układać te lejki, bo to poświęcić więcej czasu, nauczyć się tego, poukładać, bo to faktycznie ma sens. Nie, w sensie uważam, że to nie ma sensu dla tej osoby, o którą mnie zapytałaś. Mm-hmm. Znaczy prawdopodobieństwo tego, że ta osoba opanuje tak skomplikowaną problematykę na zadowalającym poziomie w sensownym czasie, jest mikroskopijne. Z czym trzeba się trzymać prostych rozwiązań. A bo prawdopodobnie na skomplikowane nie będziemy mieli czasu, cierpliwości, wytrwałości, forsy. A jakby wiesz, trzeba też grać do takiej bramki, w którą nam jest łatwo grać. Na przykład ty doszłaś do wniosku, że będziesz robić podcast. To jest bardzo dobry pomysł, ale jakby nie doszłaś do wniosku, że będziesz teraz produkować 100 blog postów w skali roku. No i okej, by łatwiej idzie ci rozmowa niż idzie ci pisanie. To jest bardzo dobry fit medium czy sposobu marketingu do twoich umiejętności. No i to jest bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób należy o tym myśleć. Jeżeli nie potrafisz pisać, na przykład dobrze, albo nie potrafisz pisać szybko, bo stworzenie blog postu zajmuje ci tydzień, to na pewno nie zakładaj bloga, bo po prostu nie będzie to efektywne. Dokładnie. To tak jak daleko szukać. Do mnie ludzie mówią, czemu nie nagrywasz wideo? No bo tego nie czuję, tak? Jeżeli ktoś, wiesz, okej, zmusić się zawsze można wychodzić z tej strefy komfortu, ale no to będzie, wiesz, to tak jakbym wyszła faktycznie w garsonce na konferencję, to nie będzie dobre. To po prostu będzie słabe, nie? I faktycznie może nie docieram do setek tysięcy osób, ale docieram do 1000 osób, które słuchają podcastu akurat, nie? I się dogadamy, bo to lubimy, nie? I możemy sobie od tego zacząć rozmowę. A jak już mówimy o lejkach i tym właśnie, żeby też nie komplikować, czy jakieś narzędzia, które faktycznie mogą temu przykładowemu sprzedawcy, temu właścicielowi firmy pomóc, czy mógłbyś polecić? No i też takie narzędzia może właśnie do zarządzania sprzedażą w większych firmach. Z twojego doświadczenia, jakie tam... Wiesz co, ja korzystam z Pipedrive'a jako CRM. Też często zdarza mi się polecać go. Dla większych firm zdecydowanie Salesforce. Poza tym, wiesz, to są dokładnie te wszystkie narzędzia, które wszyscy znają. Wszyscy znają Corepage'a, wszyscy wiedzą, że Google Analytics w marketingu bardzo dobrze używać. Ja bardzo nie przepadam za fetyszyzowaniem przez naszą branżę digitalową, sasową, technologiczną narzędzi, bo mam wrażenie, że jesteśmy trochę taką branżą,
branżą, która nie akceptuje tego, że to malarze malują obrazy, a nie pędzle. Naprawdę jest tak, że to nie piłka rzuca się do kosza, tylko świetny koszykarz rzuca piłką do kosza. My oczywiście jako branża technologiczna uważamy, że wszystko należy zautomatyzować. Ja poniekąd jestem częścią problemu tutaj, bo też uważam, że zautomatyzować. Ale na koniec dnia jest człowiek, który lepiej albo gorzej używa tych samych narzędzi. Ci, którzy idzie znacznie lepiej niż innym, wcale nie używają innych kanałów marketingowych. Nie ma żadnego Google'a, o którym nie słyszeliście. Nie jest tak. No chyba, że ta płatna, bardzo droga wersja, ale której no tylko chyba faktycznie firmy, które optymalizują konwersję. Jedną firmę znam, która używa płatnego Analyticsa. No tak, przy czym jest znacznie więcej niż ta firm, które odnoszą fenomenalne sukcesy na tej samej wersji Google Analytics, co wy. Tylko oni tak. Po prostu lepiej z tego korzystają. Więc uczcie się korzystać z tych narzędzi, które znacie lepiej. Serio. To jest tak, że wiesz, najlepsze rozmowy sprzedażowe nie są robione z lepszych telefonów. Tak samo. Tak, 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 tak. I jeszcze, wiesz, też jest ważne, żeby nie kusić się na te narzędzia i później z nich nie korzystać, bo co z tego, że ja mam nawet proste narzędzie, a z tego nie korzystam, bo nie mam na to czasu, nie? To... Wiesz, tutaj złapię cię za słówko, żeby opowiedzieć coś słuchaczom, bo traktuję to jako pretekst. Łap. Wiesz, że masz tyle samo czasu, co ja, Bill Gates i Elon Musk? 24 godziny? Tak, tak, tak. Więc tak. Jakby zawsze jak ktoś w waszych firmach mówi wam, o coś tam nie ma czasu, to tak naprawdę mówi, to nie jest wystarczająco priorytetowe, żebym znalazł na to czas. Tak, tak, tak. No i bardzo często, jak się zabroni wszystkim ludziom w firmie mówić, nie mam na to czasu, to oni wtedy mówią, nie mam na to priorytety, coś tam, i wtedy wybucha gigantyczna, karczemna awantura, że jak to nie masz na to priorytetu, to jest najważniejsze teraz. I w ten sposób, jak zabronicie swoim ludziom mówić, nie mam czasu, albo w ogóle swoim współpracownikom, partnerom i tak dalej, to nagle się okaże, że to prowokuje dyskusję o priorytetach. My na przykład w Kazbegu w ogóle nie mówimy, że nie mam czasu. W ogóle. Nikt nie mówi, że nie mam czasu. Zabawnie jest na okresach trudnych, wiesz, przychodzą nowi ludzie i mówią, nie mam czasu. Poczekaj. Polecam, naprawdę. Tak. Mówcie, że nie macie czasu. Macie czas, tylko że nie macie na coś priorytetu. Warto to chyba wykorzystać i tak przetestować, no tak. Bardzo no, kusisz, kusisz, kusisz. Powiedziałeś jeszcze o trzech książkach, które polecasz. Rzadko piszesz na blogu, ale ja ciebie tam podczytuję. Może nie regularnie, ale zawsze jak wejdę, no to chociaż przeglądam do tyłu i przypominam sobie nawet o książkach. Właśnie bardzo dużo piszesz o książkach. Więc jakbyś jeszcze mógł polecić jakieś takie fajne książki, oprócz tych trzech, niekoniecznie właśnie tak mocno związanych ze sprzedażą, ale takich rozwijających troszeczkę zawodowo. Nie chodzi mi o Briana Tracy'ego, takich... Akurat, sorry, ale Briana nie polecę. Nie jestem no fan. Ja jestem na niego cięta, dlatego dałam przykład. Nie jest dla mnie żadna właśnie, no nie jestem fanką, ale faktycznie jakieś takie książki, które pozwolą lepiej pracować. Jasne. To z takich absolutnych klasyków Getting Things Done bardzo polecam. Bardzo fajne, jeżeli jesteście właścicielami swoich mniejszych albo większych firm, to jest Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits. To jest książka o finansach, ale w taki sposób, że da się ją przeczytać. Okej. Okay. I ta książka mocno pomogła, bo jest beznadziejny, jeżeli chodzi o finanse. Jak na prezesa zarządu, to naprawdę nie polecam. Aczkolwiek ta książka mi gdzieś tam pootwierała w głowie klapki na finanse i teraz czytam o tym więcej, tylko po prostu w sposób bardziej zrozumiały. A co jeszcze mógłbym polecić fajnego? Mógłbym polecić fajnego na przykład It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Mi się ta książka podobała tak średnio, w rozumieniu nie rezonowały ze mną tipy, które dawali założyciele 37 Signals czy Basecampa, bo oni zrobili rebranding. Bo to jest taki manifest odnośnie miejsca pracy i tego, w jaki sposób oni pracują. I oni mówią, tak pracujemy, u nas działa, a ty zrób z tym, co chcesz. Podrzucili tam rzeczywiście parę fajnych patentów i parę patentów, z którymi się kompletnie nie zgadzam, ale jako punkt odniesienia to było świetne. Do przemyślenia, nie? Takie... Zdecydowanie. Książki
dwie jeszcze polecę. Jak oni pracują? Polskiej autorki, której imienia i nazwiska niestety zapominam. Ale jak oni pracują? Sprawdzę w Google. Jest świetne, ponieważ ona zrobiła wywiady z różnego rodzaju ludźmi, którzy są pisarzami, dziennikarzami, wykładowcami, o tym, jak oni pracują, jak wygląda twój dzień, co jest do śniadania, o których wstajesz i tak dalej. I kontrapunkt jako mój dzień wygląda tak, a tych wszystkich ludzi wygląda tak, jest super. A inna książka, codzienne rytuały Mason Carey. Mason Carey zrobił dokładnie to samo, co na Biurkowska, tylko że w większej skali. I tam już jest Freud i bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy są naprawdę światowej sławy w swoich dziedzinach. Można sobie na przykład porównać, jak wygląda twój rytuał wakacyjny w relacji do Freuda. A to wiesz co, ja nawet tą książkę niedawno kupiłam z twojego blogposta, bo tam też no polecasz. I tak, tak, tak. Właśnie pisałeś, że mocno u ciebie zarezonowała i że... W sensie, ja zaakceptowałem swoją nienormalność w zakresie planowania. Bo okazało się, że wszyscy też są trochę zwariowani. Przynajmniej wszyscy, którzy w tej książce są. I ostatni, już nie książka, a gatunek. Bardzo lubię gatunek, który nazywa się biografiami film. Okej, czyli historia, tak? Tak, to znaczy filmy rozumiane jako na przykład jest taka książka jak The Upstarts. The Upstarts to jest cała książka na temat Airbnb i Uber. Albo The Everything Store na temat Amazon. I masz 300 stron na temat założycieli modelu biznesowego, kryzysów, zakrętów i tak dalej. I mi to strasznie pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych, bo widzę czasami w swojej firmie, oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji, bo gdzie mała firmka versus Amazon, ale przy zachowaniu wszystkich proporcji widzę, aha, oni mieli taki zakręt, jak ja teraz mam. I oni wyszli z niego tak, a potknęli się tak. To jest wtedy fenomenalny kontrapunkt, ponieważ generalnie procesy biznesowe i problemy, z którymi my się mierzymy, wcale ta nasza wyjątkowość, co wcale jest nieistniejąca na ogół, nie? Jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak inni, mamy bardzo podobne problemy i 9 na 10 problemów, które dzisiaj przynoszą do nas klienci, my już gdzieś widzieliśmy. Albo 9 na 10 problemów, które ja mam i postrzegam je jako wyjątkowe i unieszczęśliwiające i jakie one są straszne, to z perspektywy czasu mi się wydaje, że to są żarty ze względu na to, że czytam potem o jakimś wielkim problemie, który był naprawdę problemem. Tak, tak, tak. No, raczej wszystko, tak jak się mówi, że bardzo wiele rzeczy już wymyślono i reszta to już jest kopia po prostu, albo ulepszenie, tak samo tutaj, nie? Dokładnie. I to wiesz, to też daje fajny punkt odniesienia. Na przykład w zeszłym tygodniu słuchałem podcastu z Marcinem Bema. I Marcin Bema jest założycielem Audioteki. I oni robili pierwsze słuchowisko na podstawie trylogii Husyckiej i Andrzeja Sapkowskiego i wydali na rentum więcej niż mieli wtedy przychodów z Kairoku. Ja ustawiłem sobie to w kontrze do mojego apetytu na ryzyko i zrozumiałem, że jestem super ekstra konserwatywny jednak. No, to faktyczne ryzyko, takie lekkie podjęli. Wszystko na jedną kartę, ale oczywiście odpaliło świetnie i dzisiaj mają rewelacyjne słuchowiska. Wczoraj skończyłem słuchać właściwie audiotekowego Ojca Chrzestnego. Super. Tak, ja lubię. Ja się naprawdę... Na początku miałam problem ze słuchaniem kryminałów jakichś takich, a teraz to już po prostu... Super jest i się cieszę, bo faktycznie mogę chłonąć wiele historii, których nie muszę czytać, wiesz, robić notatek, tylko po prostu sobie słuchać, tak? Jak mam dość podcastów, to właśnie wtedy wchodzę w jakąś książkę, kryminał zwykle i jest fajnie, więc polecam też. Też staram się czytać czy słuchać książki, które nie wymagają notatek, więc zwykle właśnie jakieś historie. Da się też czytać książki, które wymagają faktycznie, albo wypada robić notatki, jeżeli chce się coś zapamiętać, bo to różnie ludzie do tego podchodzą. Ja robię notatki, jestem z tych. I kilka książek przeczytałam, ale faktycznie to jest dłużej. Trzeba jakiś sobie znaleźć system na to, jak robić te notatki. Czy od razu zatrzymywać i robić notatkę, nawet głosową, idąc gdzieś, czy faktycznie sobie tylko zapisywać minuty, kiedy, gdzie wrócić i później hurtem. Więc da się, ale to jest faktycznie bardzo trudne.
Dobrze, ja ci ślicznie dziękuję. Bardzo fajnie się rozmawiało i naprawdę gratuluję sukcesów, bo no... Sukcesików. No naprawdę, no, nie ma co ukrywać. Fajnie działasz, masz dużą wiedzę i nią się dzielisz, co jest mega, mega fajne i popieram to i kibicuję ci dalej. Dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Dziękuję państwu za to. Też w ogóle dzięki za zaproszenie, bo no masz już trochę tych odcinków i to jest fajny przykład wytrwałości, że tyle tych odcinków już nagrałeś. Tak, dziękuję. A powiem ci, że fajne jest nagrywanie podcastu. Naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo boli to, że no trudno jest częściej niż raz na tydzień wypuszczać albo raz na dwa tygodnie, jeżeli się większość rzeczy robi samemu, bo naprawdę pomysłów jest ogrom i myślę, że my byśmy mogli kilka różnych odcinków nagrać i porozmawiać, więc ja ciebie zachęcam do też odpalenia podcastu. Tak? Wiesz co, to może nam się zachęcić. W sensie chodzi mi to po głowie, ale póki co, wiesz, za dużo się jeszcze dzieje w firmie. Ale to nie powiem, że nie mam czasu, bo mam. Ale nie mam na to priorytetu jeszcze w tej chwili. Ale kusi, bardzo kusi. Super. Jeszcze raz dziękuję i trzymaj się. Do usłyszenia, do zobaczenia. To była dobra rozmowa. Takie rozmowy to ja lubię. Dużo konkretu, dużo inspiracji i nowych pomysłów. Mam nadzieję, że i ty dla siebie wyciągnąłeś wiele. Oczywiście wszystkie pozycje książkowe, o których rozmawialiśmy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. Będzie na stronie achmielewska.com/048. Tam też będą namiary na Bartka. Jestem ciekawa, jak w twojej firmie wygląda sprzedaż? Jeśli zechcesz się podzielić ze mną i z innymi swoimi doświadczeniami, to będzie mi bardzo miło. Dobrych praktyk nigdy za wiele. Możesz to zrobić w social media lub na blogu w komentarzach. Żegnając się powoli, chciałam ci bardzo, bardzo mocno podziękować, że jesteś i słuchasz. Nawet jeśli tylko raz na jakiś czas, to naprawdę dla mnie dużo znaczy. W końcu to no, dla ciebie, no i dla ogólnie, dla innych osób, które chcą się rozwijać w temacie online marketingu, sprzedaży internetowej, no to nagrywam, tak? Jeśli myślisz, że ta rozmowa może kogoś jeszcze zainteresować, to ślij ją dalej w świat. No i w podzięce kłaniam się nisko za to. A tymczasem do następnego. Trzymaj się radośnie. Hej, pa! Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam cię także na mój blog achmielewska.com/blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z tobą.